Siemano, mam wszystkim tutaj Popław w kolejnym materiale i pewnie kiedy wy to oglądacie, ja pewnie odpoczywam albo się opalam lub robię coś innego na obozie w wolnym czasie, na przykład po obiedzie. Ale to nie o tym chciałem mówić. Chciałem wam powiedzieć o tym, iż przed wyjazdem jadłem na obiad w domu pierogi. Co prawda kupne, ale pierogi ruskie, które pierogi ruskie uwielbiam. Ja za pierogami ruskimi wprost przepadam. Są to moje ulubione pierogi. Mógłbym ich jeść. Kiedyś pamiętam, że moich rekordów nie mógł pobić w domu nikt, bo ja, kiedy mój dziadek mi nakładał pierogi, które zresztą pierogi robi, kiedy mi nakładał pierogi, nakładał mi ich 20 sztuk. One nie były takie, wiecie, normalne jak pierogi z paczki. Znaczy nie są normalne jak pierogi z paczki ze sklepu, tylko jeden pieróg jest wielkości 4 lub 5 pierogów z paczki, bo mój dziadek robi duże pierogi i on tych pierogów robi ilościowo bardzo dużo. To są pierogi po 100 pierogów robi, jak robi pierogi, to robi pierogi po 100 pierogów na jednym rzucie. Bo i ja jem pierogi, i moja mama chrzestna, moja cała rodzina, dla nas jest potężna grupa, że tak powiem, także my lubimy jeść pierogi. I mój dziadek te pierogi robi, to są pyszne, genialne. I ja tych pierogów kiedyś potrafiłem, znaczy nadal bym potrafił pewnie. Potrafię mój rekord 20 pierogów na jednym talerzu. Potem jeszcze plus dokładka, to jest 40. Ja tak jadłem te 20, od 20 do 40 pierogów co 2 tygodnie w piątek przez parę lat. Czasem co 3 tygodnie. Więc ja tych pierogów zjadłem multum i mógłbym zostać takim, wiecie, pierogowym mistrzem. Że byłbym trochę jak taka Magda Gessler. Ten pieróg jest niedobry, ten jest dobry, ten może pan zjeść, ten go pani nie je. Ale no, nie mam jeszcze takich aspiracji ani możliwości. Ale same pierogi, jeżeli nawet są ze sklepu, a są ruskie i są dobre, bo nie każde ruskie pierogi, to też podkreślimy, nie każde ruskie pierogi są dobre i będą dobre. Więc jak są dobre ruskie pierogi, to dobre ruskie pierogi mogę jeść talerzami. Autentycznie moglibyście mi podsuwać talerz za talerzem, ja bym jadł. I ja bym zjadł wszystko, jeżeli chodzi o pierogi. Więc a takie małe pytanie mam do was. Jakie wy lubicie pierogi? Jeżeli jakieś za jakimiś przypadacie, czy to są ruskie, czy to są z mięsem, czy to są z jagodami, czy to jeszcze z czymś innym, piszcie pod tym materiałem, ja sobie po przyjeździe przeczytam, bo filmy się, te, które nagrywałem dla was kiedy przed wyjazdem, zanim wyjechałem, wrzuciłem w takiej kolejności, że one się będą wrzucać co 2 dni po jednym. Także po przyjeździe poczytam sobie wasze opinie pierogowe i zobaczymy, kto z moich widzów w ogóle je pierogi, kto jakie lubi i może zrobimy jakąś taką dyskusję na ten temat. A na razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale i see ya!